Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Kolejny dzień we Wrocławiu, kolejny dzień zgrupowania. Dzisiaj przed nami konferencja prasowa już na stadionie Śląska Wrocław, na którym jutro zostanie rozegrany mecz z Nigerią, a także oficjalna sesja treningowa, więc wchodzimy w tą ostatnią fazę przygotowania do meczu. W tej chwili czekam na dworcu głównym we Wrocławiu na Bartka z portalu sport.pl, czyli pan dziennikarz. Zaraz ma się tutaj pojawić, ale coś go jeszcze nie widzę. Piłkarze mieli dzisiaj oficjalną sesję dla Wiestuli w garniturach. Przygotowania, jak do tej pory, oceniam bardzo pozytywnie. Były tak zaplanowane, abyśmy mogli oczywiście połączyć nasze zajęcia na boisku, zajęcia praktyczne podczas treningów, jak i również dużo mieliśmy zajęć teoretycznych. Jest to dla nas kolejny sprawdzian w przygotowaniach do Mistrzostw Świata. Chcemy przede wszystkim te spotkania wygrać, odpowiednio wykorzystać ten czas. Kolejna jedna z prób, które nas czekają jeszcze przed mistrzostwami, właśnie przypadkowy, bo był dobrany po to, żeby poznać mniej więcej styl gry piłki afrykańskiej, drużyny afrykańskiej, więc wcześniej też powiedział, jest to jedna z czterech grup, które mamy jeszcze przed mistrzostwami świata i na pewno rywalnie tutaj absolutnie przypadkowe. Sławek Peszko jest dla mnie bardzo wartościowym zawodnikiem. Przede wszystkim liczy się boisko. Jest zawodnikiem, na którym do tej pory się nie zawiodłem. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Zawsze spełniał moje oczekiwania. Był bardzo pożyteczny dla drużyny i w dalszym ciągu tak jest. Tutaj nic się nie zmieniło. Natomiast co do atmosfery, atmosfera jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o zespół. Wszyscy się wspierają i wierzę gorąco w to, że tak będzie już do zakończenia Mistrzostw Świata. Zawsze przygotowują strategię na poszczególne mecze. Również musimy liczyć się z tym, że pewne utrudnienia wystąpią, zarówno jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, jak również jeżeli chodzi o sprawy personalne. Jesteśmy na to przygotowani. Mam nadzieję, że zawodnicy szybko wrócą do zdrowia, że będą przygotowani do następnego meczu z Koreą Południową. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Uciekamy ze stadionu. Jutro meczyk. Jak wrażenia po dzisiejszym dniu? Jaki wynik jutro typujesz? Typuję 3-0. Dla kogo? Kadra się sypie, ale będzie dobrze. Ja typuję jutro mało bramek. Takie 1-0 w którąś stronę, niekoniecznie dla nas. Ale oczywiście nie, dla nas będzie 1-0. No dobrze, to trzymamy kciuki za 1-0 dla nas albo 3-0. Jutro na tym stadionie, którego prawie nie widać, zagramy pierwszy mecz w tym roku.